Tytuł tego materiału może okazać się trochę clickbaitowy. Jeżeli ktoś spodziewa się odcinka o uranie, złocie, platynie czy jakimś innym cennym pierwiastku, to jest w błędzie. Pierwiastkiem, przez który wybuchały wojny i który uratował ludzi od głodu, jest najzwyklejszy azot, w którego gazowym oceanie żyjemy na co dzień. W tym odcinku przedstawię historię kilku odkryć, ale także wojen, związanych z odkryciem znaczenia azotu dla gospodarki oraz z rozpoczęciem jego produkcji na skalę przemysłową. Azot jest pierwiastkiem mającym duże znaczenie w chemii organicznej, a jego związki stanowią ważny budulec materii ożywionej, czyli białek. Bez niego nie można mówić o życiu, które znamy. W powietrzu występuje w formie cząsteczek, podobnie jak tlen czy inne gazy. W takiej formie jest wyjątkowo stabilny i niereaktywny. Spotykamy go także w postaci soli, zwanych azotanami, powszechnie znanymi jako saletry. W XIX wieku niemiecki chemik Justus von Liebig odkrył, że rośliny potrzebują do rozwoju minerałów, głównie związków potasu, fosforu, a także oczywiście azotu. Zaczęto więc dodawać do gleb rolnych pierwsze nawozy. Początkowo zlekceważono wartość azotu dodawaną bezpośrednio do ziemi. Przecież wszystkie rośliny są wręcz zatopione w azotowej atmosferze, z której powinny go bez problemu pobierać. W 1866 roku Hermann Hellriegel odkrył, że w większości przypadków tylko rośliny strączkowe pobierają azot z gleby poprzez bakterie brodawkowe, które żyją z nimi w symbiozie, a inne rośliny nie mają takiej możliwości. Rozpoczęto więc masowe nawożenie gleb związkami azotu. Pierwszym powszechnie stosowanym nawozem była saletra chilijska, czyli azotan sodu. Sprowadzono ją, jak sama nazwa wskazuje, z Chile, gdzie wydobywa się ją na pustyni Atacama. Jest oczywistym, że monopol jednego państwa na tak ważny dla gospodarki produkt nie może trwać wiecznie. Co ciekawe, Chile nie uzyskało bogatych w saletry terenów bez pewnych komplikacji. Otóż w latach 1879-1884 między tym państwem a siłami Boliwii i Peru trwała wojna, zwana Wojną o Pacyfik lub Wojną Saletrzaną. W skrócie, tereny te były pod zarządem boliwijskim, który pobierał podatki od firm wydobywczych o pochodzeniu chilijskim lub brytyjskim. Niepewność granic oraz spory o wysokość podatków przerodziły się w otwarty konflikt, do którego dołączył sojusznik Boliwii, Peru. Jako że Chile dysponowało silniejszą armią i nowoczesną flotą, wygrało wojnę. W wyniku rozejmu zdobyło sporne tereny kosztem przeciwnika. Rozpoczęto więc badania prowadzące do pozyskiwania azotu z atmosfery. Jedną z pierwszych metod pozyskiwania azotu na skalę przemysłową opracował i wdrożył Ignacy Mościcki, chemik polskiego pochodzenia, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. Jego metoda polegała na działaniu łukiem elektrycznym na tlen i azot zawarte w powietrzu, które łączyły się w tlenki azotu. Te były następnie rozpuszczane w wodzie i tak otrzymywano kwas azotowy, który służył do produkcji nawozów. Dziś metoda ta, ze względu na duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, nie jest już stosowana w przemyśle. Wymagana temperatura reakcji to kilka tysięcy stopni Celsjusza, a jej wydajność jest z rzędu zaledwie kilku procent. Tak więc na początku XX wieku znano już technologię, jednak podstawowym problemem było to, że nie można było tanio uzyskiwać tlenków azotu wprost z powietrza, a trzeba było tego dokonać niejako dookoła poprzez amoniak. W tym miejscu należy przedstawić dwóch ważnych bohaterów tego odcinka, niemieckich chemików Fritza Habera oraz Karla Boscha. Otóż opracowali oni metodę wytwarzania amoniaku opłacalną na skalę przemysłową. Amoniak jest znanym z lekcji chemii związkiem azotu i wodoru. Jego otrzymywanie nie było możliwe ze względu na fakt, że reakcja syntezy zachodzi razem z reakcją odwrotną, łącząc się i rozdzielając prawie jednocześnie. Produkcja amoniaku była więc teoretycznie możliwa, a w praktyce niemożliwa. Próba obejścia praw natury poprzez zwiększenie temperatury i ciśnienia nie dawała rezultatów. Haber odkrył, że dopiero udział katalizatora pozwala przeprowadzić reakcję. Użyto osmu, który choć skuteczny, był drogi. Szybko okazało się, że można go zastąpić czystym żelazem, a docelowo zaczęto je topić z glinką. Tlen i azot podgrzewano pod wysokim ciśnieniem w wieży destylacyjnej, gdzie ciekły amoniak oddzielano od tych gazów, żeby znowu nie rozpadł się do tlenu i azotu. Opracowano także metodę spalania amoniaku, w wyniku czego powstawały tlenki azotu. Te utleniano do dwutlenków, które uwodnione dawały kwas azotowy. Fabryki opierające się na metodzie Habera, udoskonalonej i upowszechnionej przez Boscha, zaczęły powstawać w Niemczech jeszcze przed wybuchem wojny, mniej więcej dekadę po tych działających zgodnie ze wspomnianą już metodą elektryczną.
produkcja pozwoliła Niemcom utrzymywać się przez 4 lata konfliktu poprzez umożliwienie masowej produkcji materiałów wybuchowych i nawozów sztucznych, które są różnymi związkami azotu. Mówiąc wprost, jej twórcy uratowali Niemcy przed klęską głodu. Można się spodziewać, że w nagrodę spadły na nich zaszczyty ze strony niemieckich władz. I tak, i nie. Haber po wojnie cały czas prowadził badania naukowe i pod jego kierownictwem opracowano m.in. środek do zabijania insektów, zwany pod nazwą handlową Cyklon B. Po dojściu Hitlera do władzy jako Żyd musiał udać się na emigrację. Po krótkim epizodzie w Wielkiej Brytanii ze względów zdrowotnych próbował osiedlić się w Palestynie. Zmarł jednak w Bazylei w 1934 roku. Mimo takiego końca można powiedzieć, że mu się upiekło. Tuż po zakończeniu Wielkiej Wojny Francuzi i Anglicy chcieli sądzić go za zbrodnie wojenne. To właśnie jego badania przyczyniły się do masowej produkcji broni masowego rażenia, a w konsekwencji wykorzystania gazów bojowych takich jak choćby iperyt. Zarzucano mu nawet 100 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad 1 000 000 rannych. Odstąpiono jednak od tego pomysłu, a zamiast tego nagrodzono go Noblem. Drugi z chemików, Bosch, także laureat Nagrody Nobla, stanął na czele koncernu chemicznego IG Farben. Jeżeli ktoś doszukuje się w jego nazwisku połączenia z marką znaną z produkcji elektronarzędzi czy części samochodowych, to jej założycielem był Robert Bosch, brat jego ojca. Karl, kierując koncernem chemicznym, przyczynił się m.in. do rozpoczęcia produkcji syntetycznej benzyny na skalę przemysłową. Zmarł w 1940 roku, chorując na depresję i nadużywając alkoholu, prawdopodobnie ze względu na poczucie winy, jakim się obarczał. Uważał, że jego wkład w naukę pchnął Niemcy w II wojnę światową. Zwróćmy jeszcze uwagę na wybuchową naturę związków azotu. Trzeba pamiętać, że przechowywanie nawozów sztucznych w większych ilościach jest wyjątkowo niebezpieczne. Warto przypomnieć niedawną eksplozję w Bejrucie, która zniszczyła tamtejszy port. Przyczyną było zapruszenie ognia, prawdopodobnie z powodu niedochowania odpowiednich procedur, które to spowodowało pożar. Historia zna też inne, podobne wypadki. W Opał wybuch nastąpił w następstwie innego, który miał skruszyć skamieniałe podczas długiego przechowywania pokłady saletry. Była to powszechnie stosowana praktyka, gdyż niskie stężenie saletry miało skutkować bezpieczeństwem wybuchu. Myślę, że ofiary mogły być innego zdania. W Texas City wypadek nastąpił ze względu na nieprawidłowy sposób przechowywania substancji w czasie transportu. Worki z saletrą przeszły wilgocią i trzymane były w cieple. Podejrzewano także celowe działanie czy zapruszenie ognia niedopałkiem. Wskutek wybuchu znowu zginęło kilkaset osób, a kilka tysięcy zostało rannych. W Thun, gdzie wybuchła amunicja, prawdopodobnie wróble zbudowały sobie gniazda z nasączonych smarami pakuł, które uległy samozapłonowi. Liczba ofiar nie jest może aż tak wielka, ale skala zniszczeń robi wrażenie. Wiadomo natomiast, że w samym jeziorze Thun znajduje się sporo ładunków wybuchowych. Skąd się tam wzięło? Wrzucili je sami żołnierze, gdyż nie mieli z nimi co zrobić. W Ryongchon, w Korei Północnej, doszło do zderzenia pociągów wiozących paliwo i saletry. W wyniku wypadku zniszczono linię wysokiego napięcia, co spowodowało pożar i wybuch. Podejrzewano nawet zamach na Kim Jong-ila. Nawet oficjalna liczba ofiar robi wrażenie, szczególnie że połowa to uczniowie pobliskiej szkoły. Jeżeli film się spodobał, zostaw komentarz i subskrypcję. Dla mnie to duże wsparcie i informacja, że warto robić kolejne materiały. Pozdrawiam.